Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie myśli politycznej Thomasa Hobsa, a konkretnie refleksji Thomasa Hobsa na temat współczesnych, czy w ogóle szerzej nowożytnych stosunków międzynarodowych. Thomas Hobbes jest to myśliciel, którego chyba specjalnie nie trzeba przedstawiać. Wybitny XVII-wieczny angielski myśliciel polityczny. Uważany za twórcę absolutystycznej teorii państwa. Zresztą po dzień dzisiejszy trwają wielkie dysputy w literaturze, na ile jest to tradycyjny konserwatysta, na ile pierwszy angielski liberał, ale w każdym razie jest on dosyć powszechnie uważany za myśliciela radykalnie propaństwowego, który bardzo mocno akcentuje problem suwerenności państwa. Nie będę się jednakże tutaj dzisiaj zajmował Hopsem jako Hopsem w całości, dlatego że no, temat rzeka, któremu musielibyśmy tutaj poświęcić pewnie kilka godzin. Chciałbym się dzisiaj skupić na jednym aspekcie, najbardziej chyba dyskusyjnym w całym dorobku Tomasa Hopsa, a mianowicie kwestii jego roli i miejsca w teoriach stosunków międzynarodowych. Nie tyle w teorii jednej z teorii stosunków, międzynarodowych co w różnych teoriach stosunków międzynarodowych. Otóż jeśli weźmiemy jakikolwiek podręcznik, czy też jakieś takie pracę programową dotyczącą teorii stosunków międzynarodowych, to szybko zobaczymy, że Hobbes jest zwykle gdzieś tam na początku wymieniany jako jeden z mistrzów teorii stosunków międzynarodowych. I to wymieniany jest w książkach pisanych w tej chwili przez autorów, którzy no, zupełnie się ze sobą nie zgadzają co do podstaw tych teorii i zupełnie inaczej te stosunki międzynarodowe ujmują. Dlaczego Hobbes jest tak skrajnie różnie interpretowany? Paradoksalnie, dlatego, że o stosunkach międzynarodowych praktycznie nic nie napisał. Jest to ciekawy przykład myśliciela, którego cytują specjaliści od tych zagadnień, tak zwani internacjonaliści, czyli ci, co się zajmują prawami międzynarodowymi, ale Hobbes sam bardzo. Nic prawie nie napisał na ten temat. Pamiętajmy, że on w swoim życiu przeżył rewolucję angielską. I właściwie całe jego pisarstwo polityczne poświęcone jest rewolucji angielskiej i związanych z tą rewolucją z kwestii ustrojowo, takich bym powiedział, instytucjonalnych, religijnych, którym poświęca przede wszystkim swoją, swoje dwie klasyczne prace, dobrze w Polsce znane, czyli Lewiatan oraz o obywatelu, a także był również wybitnym historykiem rewolucji angielskiej, autorem nieznanej w Polsce, nietłumaczonej na język polski książki, Behemoth, w której przedstawił swoją interpretację dziejów rewolucji angielskiej. I we wszystkich tych książkach podstawowych, jak zresztą po mniejszych dziełach o stosunkach międzynarodowych nie ma prawie nic, dlatego że Hobbes cały czas żyje rewolucją angielską, starciem republikanów i monarchistów umiarkowanych z obozem królewskim. Następnie zajmuje się problemem, nie wiem, Olivera Cromwella zajmuje się problemami religijnymi rewolucji angielskiej, jej różnymi aspektami, nazwijmy to społecznymi, ekonomicznymi, itd. Ale polityką międzynarodową właściwie nie zajmuje się w ogóle. Zwrócono już w literaturze uwagę, że nie ma nie tylko tutaj jakby tej refleksji nad problemami międzynarodowymi, ale również nie ma podstawowego XVII wiecznego aparatu pojęciowego i pojęć, którymi się posługiwano w ówczesnych dyskusjach na te tematy. Po pierwsze zwrócono uwagę, że jakkolwiek Hobbes znał język włoski i miał dostęp do literatury politycznej włoskojęzycznej, to nigdy nie posługuje się bardzo popularnym wtedy już we Włoszech pojęciem racji stanu po to, aby oznaczyć interes państwa w, w świecie. Zwrócono również uwagę, że nie posługuje się, nie używa terminu, o którym w ten czas bardzo dużo dyskutowano w literaturze światowej, a mianowicie nie ma u niego pojęcia wojny sprawiedliwej. Jakby te kwestie zupełnie go nie interesują. Prawdę mówiąc, na temat problematyki międzynarodowej u Hobsa można znaleźć na ten temat zaledwie kilka Dłuższych cytatów, dłuższych niż jedno zdanie, z których najważniejsze wydają się być dwa, które w tej chwili przeczytam. Cytat pierwszy. Jest związane z suwerennością uprawnienie do prowadzenia wojny i do zawierania pokoju z innymi narodami i państwami. To znaczy, uprawnienie do rozstrzygania, kiedy dla dobra publicznego należy zbierać, uzbrajać i opłacać siły zbrojne oraz jak wielkie mają one być, jak również uprawnienie do pobierania pieniędzy od poddanych na pokrycie kosztów z tym związanych. Albowiem moc, która ma bronić naród, polega na wojsku. A siła wojska polega na zjednoczeniu pod jednym rozkazem. I tę władzę rozkazodawczą ma wobec tego ustanowiony suweren, jako że sam rozkazywanie siłom zbrojnym, nawet bez wszelkiego innego ustanowienia, Czyni suwerenem tego, kto rozkazuje. I dlatego, ktokolwiek byłby generałem armii, ten, kto ma władzę suwerenną, jest zawsze Simusem. Suweren ma za zadanie pokój i obronę, przeto się rozumie, iż ma on moc używać takich środków, jakie uważa za najbardziej odpowiednie do spełnienia tego zadania. No, przyznacie Państwo, że cytat. Jak na Hobbesa i w ogóle problemów międzynarodowych dosyć duży, ale tak naprawdę wynika z niego przede wszystkim prawo suwerenna do wystawiania i kierowania armią. Czyli z tego wniosek, że jakby w, no, w relacjach międzynarodowych najważniejsza jest siła. No i mamy drugi cytat, który nam to potwierdza. Przecież po wszystkie czasy królowie i osoby posiadające władzę suwerenną. Przez to, że są od siebie niezależni, wciąż sobie zazdroszczą wzajemnie i pozostają w stanie i postawie gladiatorów zwracam uwagę na słowo gladiatorzy, bo ono jest ważne którzy wysunęli swój oręż i mają oczy utkwione jeden w drugi. Tą ich bronią są forty, garnizony i działa na granicach. I królestw, oraz szpiedzy, których nieustannie utrzymują u sąsiadów. A to jest postawa wojenna. W ten sposób ochraniają pracę wytwórczą swoich poddanych. I prawdę mówiąc, tak naprawdę, jeśli chodzi o teorię stosunków międzynarodowych, są to wszystkie istotne fragmenty, napisane w końcu w bardzo no, pokaźnym rozmiarowo dziele Tomasza Hobbesa. W takiej sytuacji oczywiście za, warto się zastanowić, dlaczego angielski myśliciel tak często w takiej sytuacji występuje w literaturze przedmiotu dotyczącą, dotyczącej właśnie stosunków międzynarodowych, którymi, no, powiedzmy sobie szczerze, specjalnie się nigdy nie zajmował. Oczywiście mm, sprzyjała temu pewna sytuacja. Po pierwsze sprzyjało temu fakt, iż zajmował się głównie rewolucją angielską, a więc z sprawami wewnętrznymi swojego rodzinnego kraju. Zresztą 10 lat przebywał nawet na emigracji politycznej wraz z, z, ze swoim królem, którego zresztą przez pewien czas był nawet nauczycielem. Po drugie, tak się akurat składa, że w czasie rewolucji angielskiej Anglia właściwie nie prowadziła większych wojen wyjąwszy wojnę ze Szkocją oraz wojnę z Irlandią, które traktowane jednakże są w historiografii brytyjskiej właściwie jako no takie no wewnątrz brytyjskie spory i coś na kształt wojny domowej bardziej niż wojny pomiędzy państwami. No, ale w, 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 można powiedzieć, mimo tych sprzyjających okoliczności, od czasu do czasu coś ten Hobbes mógłby w swoich dziełach teoretycznych napisać. I w takiej sytuacji, mając tylko i wyłącznie te dwa fragmenty, Hobbes stał się przedmiotem badań dla dwóch podstawowych szkół we współczesnej teorii stosunków międzynarodowych, a mianowicie tak szkoły realistycznej i tak zwanej szkoły liberalnej. Najpierw powiem w takiej sytuacji może parę słów na temat, na czym ten realizm polityczny i liberalizm polityczny w stosunkach międzynarodowych polegają, a potem zwrócę uwagę, dlaczego zwolennicy jednego i drugiego kierunku tak żywo interesują się myślą Tomasza Hobbs. Realiści polityczni stwierdzają, że stosunki międzynarodowe, czy w ogóle polityka międzynarodowa, jest miejscem, gdzie ścierają się tak naprawdę tylko i wyłącznie interesy państw. Realiści polityczni twierdzą, że wszystkie doktryny i ideologie dzisiaj, a Konfesje, czyli wyznania religijne, kiedyś, to tak naprawdę są takie, bym powiedział, zasłony dymne, za pomocą których realiści twierdzą, iż państwa realizują swoją politykę. No, można by powiedzieć w ten sposób, że prawdziwy polityk, prawdziwy mąż stanu posługuje się językiem. Wartości pewnych, który jest charakterystyczny dla jego epoki. W czasach Hobsa, gdzieś tam w XVII wieku, czy wcześniej mógł być to język religijny, walki z protestantyzmem, walki z herezją, walki z poganami. W świecie, nie wiem, XX-wiecznym czy XIX-wiecznym są to ideologie, na przykład w świecie XX-wiecznym walka yy, prawda, komunistyczna z, o panowanie i rewolucję światową proletariatu. Liberałowie będą głosić prawa człowieka i demokrację, yy, naziści będą głosili panowanie rasy nordyckiej w świecie. I to są jakby takie no, ideologiczne parawany, za którymi kryją się realne interesy państw. I zwolennicy realizmu politycznego uważają, że Hobbes bardzo podobnie na te sprawy patrzy, chociaż właściwie nie opisuje ich w relacjach międzynarodowych. Dlaczego Hobbesowi taki pogląd jest przypisywany? Przypisywany jest z bardzo prostego powodu. Hobbes jest zwolennikiem takiej słynnej swojej formuły, auctoritas non veritas facit legem, czyli władza, a nie prawda, tworzy prawo. I formuła ta oznacza na gruncie stosunków konfesyjnych, religijnych, iż władca decyduje o konfesji swojego państwa. W XVII wieku, wtedy kiedy Hobbes pisze. Poszczególne wyznania były wyznaniami państwowymi. I układano sojusze międzynarodowe wedle podobieństwa wyznań. Same wyznania stanowiły oficjalną taką doktrynę państwa, i lojalność obywatela postrzegano po tym, że wyznaje on tą samą wiarę, którą wyznaje jego suweren, a wyznawanie innych wiary to była tak zwana dysydencja, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, opozycyjna. I Hopsy jest myślicielem, który, bym powiedział, w taki sposób no, bardzo radykalny stawia sprawę, twierdząc, że to suweren decyduje, która religia, które wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwe i tak naprawdę, wybierając wyznanie dla swojego państwa, powinien się kierować tylko i wyłącznie wzmocnieniem tego państwa i wzmocnieniem władzy. Innymi słowy, jakkolwiek Hobbes nie używa tego pojęcia, to tak naprawdę o wyborze poszczególnej konfesji, według Hobsa decydować powinna wyłącznie racja stanu. Jak mówię, Hobbes nie używa tego słowa, ale de facto o to mu chodzi. I w takiej sytuacji postrzegany jest przez zwolenników realizmu politycznego jako ten, który podchodzi do wszystkich wyznań w sposób mocno, tak naprawdę, sceptyczny, wychodząc z założenia, że to interes państwa decyduje, które wyznanie ma pod, zostać podniesione do rangi religii. Państwowej, które wyznania ewentualnie miałyby być tolerowane, a które miałyby być wyjęte spoza prawa, a ich zwolennicy miałyby być prześladowane. To oznacza głęboki tak naprawdę sceptycyzm chobca co do wszelkich konfesji i widzi się w tym, no tak jak można powiedzieć prekursorstwo w stosunku do sceptycyzmu co do nie tylko wyznań religijnych, ale również ideologii, ponieważ jedyne, czym państwo się powinno kierować, to swój własny interes. No i jakkolwiek Hobbes tego sam nie robi, no to specjaliści od stosunków międzynarodowych przenoszą to rozumowanie właśnie do swojej subdyscypliny i stwierdzają, że w relacjach między narodami też nie ma ideologii i też nie ma konfesji. Są interesy państw, a konfesje, ideologie się dostosowuje do potrzeb, prawda, które narzuca polityka światowa. Wreszcie drugi element, który jest przez realistów politycznych eksploatowany w myśli Hobbesa, jest to ten cytat, w którym jest mowa o gladiatorach, dlatego zwróciłem uwagę i tak wyboldowałem to słowo gladiatorzy, czyli przekonanie Hobbesa, że poszczególni suwereni patrzą na siebie w stosunkach międzynarodowych jak gladiatorzy zawsze gotowi do wojny, w tym celu utrzymujący forty, armię, flotę, szpiegów itd. I to oznaczałoby, że w stosunkach międzynarodowych tak naprawdę istotą tych stosunków jest wojna. Przy czym wojna nie zawsze trwa. Czasami jest pokój, który jednakże należałoby właściwie interpretować i definiować jako czasowy brak wojny, ponieważ państwa cały czas się do niej przygotowują. W dzisiejsi realiści polityczni określają to mianem bezustannej walk, walki państw o potęgę Twierdzą, że zasadniczym celem polityki państw w świecie jest Dbałość o potęgę, a ponieważ potęga nie jest rzeczą trwałą, jest czymś relatywnym, dlatego że jesteśmy potężni, bo jesteśmy silniejsi od sąsiada, no to w takiej sytuacji w stosunkach międzynarodowych nie istnieje potęga zagwarantowana raz na zawsze, i cały czas właśnie jest ta postawa gladiatorów, czyli państw, które na siebie złowrogo spoglądają i gotują się na sytuację, kiedy może dojść do wojny, kiedy. Jest Jedno z państw osłabnie, a drugie wzrośnie w stosunku do jego siły. Wreszcie, trzeci element, który jest podkreślany przez realistów politycznych, jest to inter postawienie interesu państwa ponad prawem międzynarodowym, zawartymi przez państwo traktatami, a również ponad. Normami, bym powiedział, bardziej etycznymi, moralnymi, co do których uważamy, że w polityce światowej ludzie powinni się nimi posługiwać. Tutaj Hobbes generalnie o problemie w ogóle nic nie pisze. Nie mamy u niego nic na temat moralności w stosunkach międzynarodowych. Zresztą Hobbes nie jest moralistą również w polityce wewnętrznej. Uważa, że tak jak suweren nadaje normy religijne, to również stanowi normy etyczne. No jest to pogląd, który dla nas jest poglądem mocno może szokującym, ale Hobbes uważa, że niestety tak polityka wygląda. No i jeśli przeniesiemy teraz tą zasadę na grunt polityki międzynarodowej, no to się okazuje, że moralności i etyki w stosunkach międzynarodowych po prostu nie ma. Hobbes również nic nie pisze na temat prawa międzynarodowego. W literaturze trwają więc dyskusje, czy Hobbes uznaje prawo międzynarodowe, czy go nie uznaje. O cóż chodzi? W XVII wiek jest to okres dosyć bujnego rozwoju prawa międzynarodowego i tymczasem tutaj nasz bohater naszego dzisiejszego filmu nic na ten temat nie mówi. I teraz pojawia się pytanie, jak należy interpretować tę ciszę. Czy ciszą należy interpretować w ten sposób, że uznaje prawo międzynarodowe, no bo ono wtedy istniało i były pewne zwyczaje dotyczące prawa narodów, czy też Ponieważ milczy, to znaczy, że nie uznaje żadnego i panuje tutaj, bym powiedział, całkowita anarchia, czy też jak się to nazywa w stosunkach międzynarodowych, poliarchia, czyli wielość podmiotów, które funkcjonują właściwie na takim stanie, gdzie nie obowiązuje żadne prawo. Zdania są tutaj w literaturze podzielone, ale chyba dominuje pogląd, z którym ja generalnie bym się zgodził, iż Hobbes uważa, że to bardzo fajnie, że ludzie stworzyli jakieś zasady prawa narodów cywilizowane i że generalnie państwa powinny się nimi posługiwać. I tak posługiwały się nimi, na przykład co do sposobów wypowiadania wojen, zawierania pokojów, prowadzenia wojen i tak dalej. Ale też należy traktować je bardziej jako wskazania, jak się powinno zachowywać, a nie normy absolutne. I jeżeli. Interes państwa by tego wymagał, no to w takiej sytuacji wydaje się, że Hobbes uznałby możliwość złamania prawa międzynarodowego. To samo dotyczy traktatów międzynarodowych. Hobbes twierdzi, że, znaczy nie, nie twierdzi nic na temat traktatów międzynarodowych. I możemy tą zasadę tylko i wyłącznie domniemywać z jego koncepcji różnego rodzaju traktatów, czyli umów zawieranych przez suwerena z poddanymi. To znaczy, Hobbes uważa, że o ile poddani zawsze są zobowiązani do posłuszeństwa i wykonywania paktu zawartego z władzą suwerenną, o tyle, ponieważ nad władzą suwerenną nie stoi żadna nadwładza kontrolna, no to suweren jest zwolniony z obowiązku przestrzegania umów. No to jeżeli suweren w stosunkach z poddanymi, nie ma nad sobą żadnej władzy, która by go przymuszała do przestrzegania umów, no to również w stosunkach międzynarodowych też takiej władzy nie ma, więc należy z tego domniemywać, że suweren w stosunkach międzynarodowych może łamać zawarte traktaty. I jedyne, co może go za to spotkać, to jest wojna z innym państwem, które poczuje się oszukane, w stosunku do którego suweren nie dotrzymał swoich zobowiązań. Wreszcie czwarty element teorii realizmu politycznego jest to przekonanie o wieczności natury ludzkiej. To znaczy panuje pogląd, iż natura ludzka zawsze była, jest i będzie taka sama. I nie ma czegoś takiego jak postęp antropologiczny, postęp w naturze ludzkiej, według, wedle którego ludzie na przykład zmienialiby się wraz z dziejami, wraz z kulturą, kulturą rozwojem cywilizacji i na przykład zaprzestawali prowadzenia Wojen, cywilizowali relacje międzynarodowe i tak No, u Hobsa nie znajdziemy takiego przekonania, żeby człowiek się zmieniał. Według Hobsa człowiek jest istotą mocno drapieżną i tchórzliwą przy okazji, która kieruje się namiętnościami i nic nie wskazuje na to, pisze Hobbes w różnych swoich fragmentach, żeby kiedyś ludzie byli inni i żeby w przyszłości byli inni. Czyli lepsi. E, natura ludzka zawsze jest taka sama. Wynika z tego, że prawdopodobnie e, zasadę tę można również odnieść do spraw międzynarodowych, e, dlatego, że skoro ludzie zawsze byli, są i będą tacy sami, to również. Politycy kierujący państwami zawsze byli, są i będą tacy sami. Czyli to oznacza, iż historia stanowi bardzo dobre źródło, bardzo dobry materiał do uczenia się, jak ludzie postępują w polityce międzynarodowej i zresztą jest parę publikacji na temat Hobbesa i jego stosunku do historii i wszyscy ci autorzy generalnie zgadzają się z poglądem że Hobbes uważa iż historia potwierdza że człowiek zawsze był jest i będzie taki sam i że ucząc się o dawnych politykach historycznych uczymy się tego jacy politycy w ogóle są dlaczego prowadzą wojny dlaczego zachowują się tak a nie inaczej Dlaczego zawierają pokoje, jak kłamią, jak oszukują lub też jak postępują w sposób, w sposób prawy. Także te zasady się zupełnie nie zmieniają. Innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, iż szkoła realizmu politycznego stara się, wykorzystując brak w jakichś szerszych rozważań chopsa o stosunkach międzynarodowych wyprowadzić całą koncepcję, całą wizję takich stosunków z jego pisma politycznych dotyczących rewolucji angielskiej. I generalnie można by powiedzieć w ten sposób, że tak jak Hobbes opisuje na przykład stronnictwa polityczne w czasie rewolucji angielskiej, a stronnictwa polityczne są to zorganizowane grupy posiadające w czasie wojny domowej własne armie, to mniej więcej w podobny sposób Hobbes traktuje stosunki międzynarodowe, gdzie też funkcjonują Zorganizowane grupy posiadające swoje własne armie, z tą różnicą, że mają one wytyczone granice, mają jakby no, wytyczone obszary, nad którymi te grupy panują, podczas kiedy w warunkach wojny domowej trwa, bym powiedział, wojna wszystkich ze wszystkimi. A tutaj, w tym przypadku, prawda, stosunków międzynarodowych, no, wojna pomiędzy z grupami zorganizowanymi w państwach. Do tego dochodzi jeszcze kilka ważnych elementów myśli hobsowskiej. Jeden teoretyczny i dwa niedomówienia. Zwracałem uwagę, omawiając wcześniej poglądy Hopsa, iż wiele poglądów mu jest przypisywanych z tej racji, iż o czymś nie pisze. To znaczy, generalnie uważa się, że jeśli jakiś myśliciel napisał o polityce, tak, mniej więcej z 1300 stron, i w tych 1300 stronach, które poświęcił polityce, o czymś bardzo ważnym zupełnie nie wspomina, to brak wspomnienia o tym, brak zajęcia się tym tematem powinien mieć jakieś znaczenie. I rzeczywiście jest ileś problemów, które Hobbes pomija, a są to problemy fundamentalne dla jego czasu. Czego nie ma u Hobsa? U Hobbesa warto zwrócić uwagę, że nie ma w sposób absolutny pojęcia i problemu cesarstwa. Dlaczego problem jest ważny? A mianowicie, kiedy Hobbes żyje w XVII wieku i opisuje rewolucję angielską, to trzeba pamiętać, że w tym czasie w Europie trwa gigantyczna wojna. Właściwie można powiedzieć taka, no, tak naprawdę pierwsza wojna z udziałem całego ówczesnego świata. Europejskiego, to znaczy wojna pomiędzy Habsburgami, którzy chcą zjednoczyć Rzeszę, a książętami. Luterańskimi, wspomaganymi najpierw przez protestancką Szwecję, a potem wspomaganymi jeszcze od 1635 roku przez katolicką Francję. Po stronie Habsburgów walczą wszystkie posiadłości Habsburgów czyli Austria, Czechy, Królestwo Węgier, no i przede wszystkim Hiszpania, wraz z całym swoim imperium kolonialnym nad którym nie zachodzi słońce. Celem te, cel tej wojny jest jasno określony, to znaczy jest albo stworzenie monarchii uniwersalnej pod panowaniem Habsburgów w Europie, czyli zjednoczenie Rzeszy pod panowaniem Habsburgów, pokonanie tam protestantów, a następnie skruszenie i złamanie i zmuszenie do posłuszeństwa Francji. Z drugiej strony mamy Sojusz Francji, księstw protestanckich i Szwecji, które to państwa walczą początkowo pod hasłem obrony protestantyzmu, ale po się, przyłączeniu się Francji do wojny walczą przeciwko uniwersalistycznej monarchii Habsburgów. W imię obrony państwa suwerennego, czy to narodowego, jak Francja, czy terytorialnego, jak księstwa, jak księstwa poszczególne niemieckie. No i jest to najważniejsza wojna, można powiedzieć, o przyszłość Europy. Trwa ona 30 lat w latach 1618-1648. I ciekawostką jest to, że Hobbes nigdy w żadnym ze swoich pism politycznych w ogóle o tej wojnie nie wspomina. Co więcej, nie wspomina również o Habsburgach i o cesarstwie. Nie jest możliwe, aby nie słyszał o Habsburgach i o cesarstwie. Mało tego, o cesarstwie nawet wspomina. O cesarstwie rzymskim, ale nie o cesarstwie, tym prawda, świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego na czele z Habsburga. I teraz pojawia się pytanie, jak interpretować ten brak. Ja osobiście uważam, że brak ten należy interpretować zgodnie z tradycją, która się ukształtowała w Europie i w europejskiej myśli politycznej od dosyć dawna. Do tradycji tej należy na przykład święty Tomasz Zakwinu, który również nie wspominał nigdy w swoich no, wyjątkowo w, w szerokich, prawda, i grubych dziełach o instytucji cesarstwa. Dosyć powszechnie się uważa, że nie wspominając o instytucji cesarstwa, święty Tomasz Zakwinu nie chciał wchodzić w polemikę z ideą cesarską. Wpomijał ją, uważając ją za niebyłą i nieistniejącą, dlatego świętego Tomasza Zakwinu uważa się za zwolennika niezależnych państw, uznających wyłącznie prymat papieski. I w moim przekonaniu tak samo należy interpretować myśl Hobsa. Hobbes nigdy nie pisze o uniwersalnym cesarstwie Habsburgów, ponieważ nie uznaje jego istnienia, ale nie chce wchodzić w polemikę nawet z ideologami cesarskimi, pomija problem i u niego występują wyłącznie Anglia, Szkocja, Francja, państwo kościelne, Szwecja itd. Innymi słowy, występują tylko suwerenne państwa narodowe i terytorialne ale nie występuje u niego taki podmiot w relacjach międzynarodowych jak cesarstwo, który zgłasza pretensje do rządzenia całym światem i zwierzchności nad wszystkimi państwami. Jest to o tyle ciekawy ten brak u Hobbesa, iż równocześnie bardzo mocno polemizuje z teorią uniwersalnej władzy papieskiej. I kiedy przychodzi do uniwersalnej władzy papieskiej, to Hobbes tutaj pisze. Ponad 100 stron na te tematy w lewiatanie, polemizując zresztą głównie z Roberto Bellarmino, o którym żeśmy sobie tutaj już mówili. Prawdopodobnie dlatego, że jest zbulwersowany faktem, iż król angielski Jakub VI łamany na pierwszego, szósty w Szkocji, pierwszy w Anglii, przegrał wielką polemikę taką książkową z Roberto Bellarminem, co było upokorzeniem, że król przegrał z kardynałem, czyli jednak z człowiekiem bez odpowiedniego Pochodzenia, statusu, który byłby równoprawnym partnerem do dyskusji dla króla. I przegrawszy tą dyskusję, no, Bellarmin, można powiedzieć, przynajmniej intelektualnie odniósł zwycięstwo, przedstawiając argumenty propapieskie. I Hobbes z Bellarminem wchodzi w olbrzymią kontrowersję. Bellarmin oczywiście już nie żył, chociaż jak przeczytałem, Hobbes widział go raz w swoim życiu, będąc w Rzymie. Na takiej bym powiedział wycieczce. Z daleka zobaczył kardynała Bellarmina. Ktoś mu wskazał, że to jest kardynał Bellarmin, Tam Hobbes od razu z strasznym, stresz, że tak powiem, skomentował to strasznymi bluzgami wobec papisty. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten przykład Kościoła katolickiego i Bellarmina, Hobbes bardzo mocno akcentuje i polemizuje z Bellarminem, że papież nie posiada żadnej władzy uniwersalnej że nie ma prawa obłożyć żadnego władcy ekskomunikom i że taka ekskomunika nie pociągnęłaby za sobą, nawet gdyby została nałożona, żadnych skutków politycznych typu prawo czy obowiązek poddanych do oporu w stosunku do ekskomunikowanego. Czyli i, i zresztą w tych fragmentach, gdzie Hobbes polemizuje z tą teorią teokratyczną Kościoła katolickiego, ciągle się pojawia coś takiego, że nie może być żadnej władzy uniwersalnej, że nad królem Anglii nie może być żadnego zwierzchnika, król Anglii jest suwerenem, skoro jest suwerenem, to nad królem Anglii nie ma i nie może być nikogo. No to można w takiej sytuacji metodą analogii stwierdzić, że ponieważ król Anglii jest suwerenem i nie ma nad nim nikogo, kiedy pisze o papieżu, to ta sama zasada, nawet jeśli nie jest to powiedziane wprost, musi się również odnosić do cesarza. Dlaczego? No bo jeśli suweren to jest ktoś, nad kim nie ma nikogo, i król Anglii ciągle nazywany jest suwerenem, no to znaczy, że nikogo nad nim nie ma, czyli nie ma i nie może nad nim być cesarza. Z tego możemy domniemywać, że jaką funkcję pełni cesarz. Pogląd Hopsa jest taki sam jak na przykład Francisco Suareza czy Francisco de Vittori, to znaczy, że cesarz jest takim samym suwerenem jak każdy inny. Król, tylko że posiada taką bardziej pompatyczną, historyczną nazwę, z której w praktyce nie wynikają jakiekolwiek kompetencje w stosunku do królów, ponieważ każdy z królów jest również takim samym suwerenem, tylko nie ma takiego ładnego tytułu. Taka jest myśl Hopsa do tego już na sam koniec warto zwrócić uwagę iż realiści polityczni bardzo chętnie odwołują się do ostatniego elementu w myśli hobsowskiej który wykorzystują a mianowicie do metafory stanu natury w metaforze tej hobs przedstawia wizję hipotetycznego Teoretycznie kiedyś istniejącego stanu natury, stanu przedpaństwowego, przedspołecznego, gdzie funkcjonują tylko jednostki. I te jednostki no, prowadzą ze sobą różnego rodzaju spory, walki, ponieważ nie ma ani państwa, ani prawa, ani policjanta, ani sądu. I Hobbs prawda głosi tam taką znaną formułę homo homini lupus est człowiek człowiekowi wilkiem i gdzie panuje wojna wszystkich ze wszystkimi to jest taka bardzo popularna wizja tego stanu natury u Ona w rzeczywistości jest trochę bardziej skomplikowana, bo jak się wczytamy w pomniejsze pisma Hobsa, to się dowiadujemy, że stan natury tak naprawdę to jest panuje w Ameryce Północnej, gdzie są plemiona indiańskie, czyli są jakieś społeczności, ale w każdym razie społeczności te nie są ujęte w żadne prawa. Nie posiadają władzy publicznej, tylko jakąś taką władzę prywatną, wodza, prawda? I w takiej sytuacji no, nie obowiązują tam żadne normy, i wszyscy walczą ze wszystkimi, ale należy przez to rozumieć, że każde plemię walczy z każdym. I ta formuła jest bardzo chętnie wykorzystywana przez realistów politycznych. Duży twierdzą, że stosunki międzynarodowe to mniej więcej wyglądają tak, jak ci Indianie Ameryki Północnej w XVII wieku opisywani przez Hobsa. To znaczy trwa walka wszystkich ze wszystkimi, tak jak w Ameryce Północnej w tym czasie. Każde plemię walczyło z każdym innym plemieniem, tak w stosunkach międzynarodowych panuje poliarchia, czyli brak jest władzy centralnej, brak jest tak naprawdę prawa, a to, które jest, może być łamane przez państwa i nie ma jak je do tego zmusić, żeby je przestrzegały. Czyli panuje też taki stan anarchii, żeby nie powiedzieć, panuje po prostu dżungla, i ta dżungla charakteryzuje stosunki międzynarodowe. I takie są argumenty realistów politycznych. Tak Hobsa, jego koncepcję stosunków międzynarodowych widziano od momentu, w którym opublikował on swoje prace w połowie XVII wieku i mniej więcej przez następnych, od tak od 1650 roku, przez następnych 150 lat w ten sposób interpretowano myśl Hobsowską, a Szkoła Realizmu Politycznego interpretuje ją po dzień dzisiejszy i to zresztą Szkoła rozwijana najchętniej w Stanach Zjednoczonych i amerykańscy autorzy bardzo często tego Hobsa e, wspominają jako swojego mistrza, ojca i prekursora. E, z tak pojętą koncepcją e, hopsowską stosunków międzynarodowych e, w pewnym momencie w polemikę weszła tak liberalna szkoła stosunków międzynarodowych. E, szkoła ta e, głosi. Po pierwsze, że relacje międzynarodowe oparte są i nie powinny być oparte na sile, przemocy i wojnach, lecz przede wszystkim są oparte na ekonomii, a handel, rozwój handlowy, przepływ środków walutowych, robotników, kapitałów nie lubi wojny. Dlatego że wojna zagraża drogom komunikacyjnym, zagraża inwestycjom, prowadzi przede wszystkim do biedy. Ludzie chcą się bogacić, a nie prowadzić wojny. I szkoła ta twierdzi prawda, że jest jednak postęp w naturze ludzkiej. Ludzie kiedyś wojowali, mordowali, grabili, a dzisiaj wolą bogacić się handlując. Po drugie Szkoła liberalna twierdzi, iż w ramach tego postępu w naturze ludzkiej rola państw zdecydowanie spada. Tradycyjne państwa suwerenne, państwa narodowe lub terytorialne zaczynają być wypierane jako podmiot prawa międzynarodowego przez osoby prywatne i instytucje prywatne, takich właśnie jak kupcy, przedsiębiorcy, a w czasach dzisiejszych przede wszystkim przez wielkie międzynarodowe korporacje, międzynarodowe banki i tak I państwa stają się pomału coraz mniejszy, mniej znaczącymi aktorami na scenie politycznej. Stąd też, aby ułatwiać handel, ułatwiać wymianę, ułatwiać przepływ kapitału, przepływ ludzi, Państwa łączą się w większe konfederacyjne i federalne struktury, no, na przykład taką strukturą będzie Unia Europejska oparta na wolnym handlu, przepływie osób, towarów, kapitałów itd. No i wreszcie ważnym elementem jest rola prawa międzynarodowego, i uważa się, że prawo międzynarodowe staje się coraz ważniejsze, wojna staje się coraz mniej. Istotna głoszą liberalni, zwolennicy liberalnej teorii stosunków międzynarodowych. No i w takiej sytuacji można powiedzieć, polityka międzynarodowa coraz bardziej opiera się na porozumieniach, właśnie na prawie międzynarodowym, na uzgodnieniach, na paktach i rola przemocy i decyzji politycznej coraz bardziej spada. No, i tak jak wspomniałem, no, uważa się, że taką jakby no, instytucją wzorcową tej liberalnej teorii stosunków międzynarodowych jest Unia Europejska, Konfederacja Państw, w której debatuje się wprost nad stworzeniem wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej armii i przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne. No, i teraz pojawia się pytanie: A co ma z tym wspólnego Thomas Hobbes? Ja bym powiedział tak. Na pierwszy rzut oka nie ma kompletnie nic. I realiści polityczni, którzy powołują się na Hobbesa, z pewnością mają rację, twierdząc, że koncepcja może jest całkiem atrakcyjna intelektualnie, ale problem polega na tym, że w żaden sposób jej autorzy i zwolennicy nie mogą odwołać się do Hobbesa, ponieważ nic nie napisał na temat jakiegokolwiek federacji światowej, państwa światowego, konfederacji kontynentalnej, handlu międzynarodowego zamiast wojen i tak Wprost przeciwnie, i tutaj stąd jeszcze raz wrócę do tego pojęcia, na arenie międzynarodowej są suwereni pojęci jako gladiatorzy, czyli jako ci, którzy stają do walki. Dlatego też realiści śmieją się i mówią, że używanie przez liberałów Hobbesa jako ojca swojej koncepcji jest kompletnie nieuzasadnione. No to jak oni to robią ci liberałowie? A mianowicie yy, tworzą pewną konstrukcję, której u samego Hobbesa nie ma, ale którą logicznie twierdzą da się wywieść z jego pism. O cóż chodzi? A mianowicie Hobbes twierdzi, iż. W, na początku, kiedy nie było państw, był stan natury, gdzie wszyscy walczyli ze wszystkimi. I ponieważ nie obowiązywało żadne prawo, człowiek nie mógł zabezpieczyć ani swojego życia, ani wolności, ani własności, ani swojej rodziny, ludzie poszli kiedyś do głowy i zawarli umowę społeczną, powołując państwo. Powołując w tym państwie suwerena. Policjanta, sędziego, i tak dalej. I w ten sposób powołali państwo po to, żeby zapewniło im życie, ochronę ich praw, własności, i tak dalej. To pojawia się teraz pytanie, czy tak powstałe państwo rzeczywiście zapewnia tą ochronę? To znaczy, zapewnia ono przed przestępcą. Zapewnia przed bezprawiem. Które dzieje się wewnątrz państwa i sprawowane byłoby przez podmioty prywatne w państwie, ale państwo nie jest w stanie zapewnić jednej rzeczy, to znaczy ochrony mojego życia, mienia, rodziny itd. w przypadku wojny. Wojna polega na tym, że inny suweren ze swoją armią wchodzi na Terytorium mojego państwa i może mnie zamordować, uprowadzić w niewolę, spalić mi dom i tak dalej. Czyli państwo terytorialne, państwo narodowe twierdzą liberałowie, nie jest zdolne zapewnić ochrony mojego życia i mojego mienia. A więc co mogłoby zapewnić taką ochronę? Liberałowie Mówię. mówią w ten sposób. O ile Stan natury został przezwyciężony w państwie przez umowę społeczną, o tyle istnieje stan natury pomiędzy państwami, tak jak twierdzą realiści polityczni. A gdyby teraz państwa, tak jak kiedyś jednostki, zawarły umowę społeczną i powołały państwo kontynentalne czy państwo światowe, po to, żeby zapewnić Pokój na całym kontynencie, tak jak to robi Unia Europejska, albo zapewnić pokój światowy, tworząc państwo światowe. Czyli chodzi o to, aby stan natury, który Hops zniósł umową społeczną i założył państwo, żeby ten sam stan natury w stosunkach międzynarodowych przezwyciężyć przez umowę społeczną, w wyniku której powstanie państwo kontynentalne lub państwo światowe, które zabezpieczy moje życie, własność, moją rodzinę itd. Żeby więcej nie było wojny. Po raz pierwszy ideę tę, wzorując się wyraźnie na Hobbesie, sformułował w roku 1795 Immanuel Kant w swojej małej takiej książeczce o wiecznym pokoju, która stała się można powiedzieć taką biblią dla całej liberalnej szkoły teorii stosunków międzynarodowych. I mamy tutaj taką szkołę, bym powiedział, nie tyle hopsowską, co hopsowsko-kantowską, z której potem rozwinęły się takie instytucje, jak na przykład Liga Narodów. Znanym kantystą i zwolennikiem tej kantowskiej koncepcji umowy światowej, powstania państwa światowego był prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson. Podobnie stworzyć chciał Pan Europę, czyli taką Unię Europejską w okresie międzywojennym. Richard Kadenhoff Kalergi. Do tego samego wzorca odwołują się ojcowie Organizacji Narodów Zjednoczonych. NWO, prawda, czyli podział państwa światowego. Do tej koncepcji odwoływają się liberałowie, na czele przede wszystkim z Ludwikiem von Misesem, który jest radykalnym kantystą i który tak również sobie wyobraża zniesienie, można powiedzieć, wojen i polityki światowej właśnie przez zjednoczenie wszystkich ludzi w liberalnym państwie. I Hobbes, według tej szkoły kantowskiej, Odczytywany jest przede wszystkim we współczesnej anglosaskiej teorii stosunków międzynarodowych, a konkretnie przez zwolenników takiej subdyscypliny filozoficznej, która się nazywa filozofia moralna. Jest to taka subdyscyplina, która polega na studiowaniu klasycznych tekstów i wyciąganiu z nich pewnych koncepcji dla współczesności, których które niekoniecznie ekspresji z Werbis się w tych tekstach znajdują. I no i właśnie taką, taką koncepcją, która się nie znajduje wprost w pismach Hobbesa, jest koncepcja zjednoczenia świata na podstawie umowy społecznej państw, i którą filozofowie moralni anglosascy bardzo chętnie rozwijają, robiąc z Hobbesa nagle zwolennika państwa światowego, pacyfizmu i likwidacji wojen. No, oczywiście, problem tej drugiej interpretacji, tej yy, liberalnej interpretacji jest taki, że sam Hobbes, myślę, nawet nie pomyślał o tym, że w ten sposób można by interpretować jego koncepcję. Hobbes pisał w XVII wieku i dla ludzi XVII wieku, kiedy to rodziło się i gruntowało się absolutnie suwerenne państwo narodowe. Uzbrojone, można powiedzieć, we własną narodową konfesję, czy to protestancką, czy też katolicką, ale też traktowana jako oficjalna doktryna państwowa, zgodnie z takim zjawiskiem, które wtedy nazywano konfesjonalizacją które było państwem gospodarczo mocno merkantylistycznym, czyli protekcjonistycznym, popierającym swoją, swój eksport i zapobiegającym importowi za pomocą ceł. Państwo, które co prawda uznawało istnienie pewnych zwyczajów i prawa międzynarodowego, ale też uznawało, że jeśli te prawo międzynarodowe i zwyczaje zostaną połamane, to nie ma żadnych trybunałów międzynarodowych. Pisał w epoce, w której Europa była pogrążona w chaosie gigantycznych wojen, przede wszystkim wojen religijnych, wojny trzydziestoletniej, w Rzeszy, czy właściwie w całej Europie, no i przede wszystkim rewolucji angielskiej. I ostatnią rzeczą, w moim przekonaniu, o której Hobbes mógłby wtedy pomyśleć, to była Liga Narodów lub Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prawda jest taka, że Hobbes był wielkim apologetą suwerennego, nieskrępowanego niczym państwa. I w ten sposób również chcąc nie chcąc patrzył na politykę międzynarodową. W polityce międzynarodowej według Hobbesa występują właśnie gladiatorzy, czyli suwereni uzbrojeni w siłę militarną swoich państw i którzy cały czas albo prowadzą wojnę, albo się do tej wojny gotują. Dlatego w moim przekonaniu Hobbes jednak jest zdecydowanie prawdziwym mistrzem realistycznej teorii stosunków międzynarodowych, a szkoła liberalna. Ja tak to postrzegam, przynajmniej, po prostu próbuje znaleźć swoich yy, przedstawicieli, swoich ojców, znacznie wcześniej niż w roku 1795, kiedy Kant napisał o wiecznym pokoju. I liberałowie próbują swoją wizję stosunków międzynarodowych zakorzenić po prostu w historii o, o 150 lat wcześniej, w pismach Hobbesa, ale w moim przekonaniu nie znajduje to żadnego uzasadnienia. I to byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu. Do widzenia.